Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżamy się do najważniejszych dni w liturgii Kościoła każdego roku. I słyszymy dzisiaj w Ewangelii dziwne słowa skierowane do Jezusa. Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Żydzi nie byli głupi. Żydzi znali Pismo Święte. Zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus, nazywając Boga swoim Ojcem, czyni się równym Bogu. Dlatego pytali Jezusa, kim Ty jesteś? Ale pamiętamy, że także Jezus zadał takie pytanie swoim uczniom. Za kogo mnie ludzie uważają? Kim dla nich jestem? Ludzie, patrząc na Jezusa, widzieli proroka, inni Mesjasza, jeszcze inni kogoś opętanego przez złego ducha, inni z kolei, że Jezus odszedł od zmysłów, że jest nienormalny. I przypomnijmy sobie, co powiedział setnik, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Żydzi nie rozpoznali, przynajmniej nie wszyscy, kim był Jezus. Ale rozpoznał Jezusa setnik, Rzymianin. On prawdziwie był Synem Bożym. Niech Jezus każdego dnia dla nas będzie prawdziwym Synem Bożym, prawdziwym Bogiem, który oddaje za nas swoje życie.